Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Altibox 2020, czyli super turniej w Norwegii, gdzie gra m.in. Jan Krzysztof Duda, nasz super polski arcymistrz. Sześć osób, w m.in. Magnus Carsen na czele, ale partię dzisiaj będę analizował. Ariana Tari, który gra kolorem białym, z Fabiano Norwek jest tutaj też bardzo dobrym zawodnikiem. 2630, no z racji tego, że w tym państwie jest rozgrywana kołówka, dlatego pewnie miał. Tą przepustkę do tego turnieju, bardzo silny również arcymistrz. Mistrz Norwegii z 2015 i 2019. Ciekawe, czy Magnus Carson grał wtedy w tym, w tym turnieju. Przypuszczam, że nie. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Tutaj białe rozpoczęły posunięcie. E4, C5 zagrał wicemistrz świata aktualny. Skoczek na F3, E6 ze strony karuany. Posunięcie D4 sprawa normalna, tak się gra. W większości przypadków wymianka, wymianka i skoczek na c6, skoczek na c3, wyprowadzamy figury, sprawa jest normalna. Tutaj teorii jest cała masa, tutaj pewnie można skoczek zagrać skoczkiem na f6, na a6 z planem b5 i goniec b4, czasem się szykuje do akcji, Karułana wybiera posunięcie hetman c7. E, mamy wariant tajmanowa, i tutaj e, zdradzę taką rzecz, że skoczek na B5 wydaje się dobrym ruchem, bo stępem atakuje fajnie Hetmana i może się ładuje na pole D6. Nic z tych rzeczy, moi drodzy, tu się nic złego nie dzieje, ponieważ jak skoczek zagra na B5, Hetman B8, to w następnym ruchu mamy ruch A6 i opcja zagrania na. Na B5 jest nieunikniona, więc tu czarne stempem sobie fajnie wyprowadzają te, te skrzydło hetmańskie. No, a w partii oczywiście tak nie poszło to jest normalna sprawa. G3. Częsty ruch na arenach szachowych też się często spotykam z tym posunięciem. Jest to ruch, który przede wszystkim uspokaja grę. Białe tu chyba nie mają zamiarów na grę ostrą, tylko bardziej grę pozycyjną. Karuana no, gra bardzo dobrze pozycyjnie zresztą on gra i ostre pozycje wyśmienicie więc no, kompletny szachista, radzę śledzić. Je karierę, no słuchajcie jest, no jest bardzo stabilnym zawodnikiem, pracuś niesamowite talent i w ogóle rewelacja moi drodzy, no dobra, jedziemy dalej, G3 i posunięcie A6, ja się cieszę, że tą partię analizuję dla Was również dla siebie, dlatego, że już mam pewien zarys jak tu sobie radzić w tym wariancie następnych moich na przykład partiach, również myślę, że Wam się to też przyda jak najbardziej, goniec G2 ze strony białych Skoczek na F6, sprawa normalna. Tutaj się wszystko trzyma. Roszada. No i teraz Fabiano Caruana zagrywa posunięcie, które mi się oczywiście bardzo podoba. Według oceny komputera jest trochę gorsze, bo tutaj należy przede wszystkim grać D6 lub goniec E7. No ale ruch skoczek bije na D4 mi się bardzo podoba, bo jest taki. Żywszy, więcej się dzieje, bo hetman musi odbić i goniec wychodzi z stępem na C5. Czy, czyż to nie wygląda pięknie? Jeżeli gra to wice mistrz świata, no to myślę, że przykład można z niego tutaj zaczerpnąć. Goniec F4, bardzo dobry ruch, który um, atakuje od razu z tempem hetmana, A tu się czarne nie przejmują. Jeżeli wybijemy i goniec wybije, no i wybijemy tu pionek wybije, niech nas to nie zmyli, że pionki zdwajamy przeciwnikowi, tutaj białe będą miały bardzo dobrą grę, bo goniec nie będzie miał przeciwnika Przeciwnika od, na tych samych polach, więc czarne pola trzeszczą szwach, a jeszcze wolna linia B zostaje do pięknego ataku, więc nic z tych rzeczy tutaj należy zagrać D6, tak coś się dzieje. Hetman D2 ucieka, no tak trzeba. I teraz posunięcie bardzo dobre H6. Bardzo dobre, bardzo ideowe, moi drodzy, ograniczamy tego gońca, a powiem wam, że wymiana tych gońców jest jak najbardziej na korzyść dla czarnych. Dlatego, że tutaj pionek stoi na białym polu. Zaraz zobaczycie ładnie jak to się wszystko ustabilizuje w centrum wieża a na d1. No wymusza tutaj posunięcie e5 ze strony Karuany. No i Goniec nie ma wyjścia jak zagrać na e3. Goniec wybija na e3. No i teraz czym odbić moi drodzy? Czy hetmanem czy pionkiem? Jaki wybór tutaj? Jakiego wyboru byście tutaj dokonali? Przede wszystkim powiem Wam, że bicie pionkiem ja pionki tutaj na e3 i na e4, więc wydaje się kiepsko. No ale z kolei jak zbijemy hetmanem, no to tutaj nie mamy bezpośredniego od razu nacisku na pole d6, a więc Tari Arian wybiera fe i to jest słuszna droga. Od razu tutaj naciska na pionka d6 i otwiera się linia dla wieży, więc no czarnymi robi się mało przyjemnie, ale... Caruana zagrywa posunięcie, którego może wielu z nas, wiele osób z nas by się nie spodziewało, ale jak się gra Sycyla w tych schematach, no to to jest też ruch ideowy. Moi drodzy, koniec E6. Na razie ruch normalny. Oddajemy pionka na D6, nie przejmujemy się tu kompletnie niczym. Hetman BD6, oczywiście ocena komputerów jest jak najbardziej na korzyść dla białych, no bo pion to pion. I te figury białych, powiedzmy, nie mają problemów na razie ze stójką, że tak się wyrażę. No ale w tym momencie wieża C8. Czarne świadomie oddają pionka. Bo widzimy, że jeden pionek E5 zatrzymuje tutaj zdwojone pionki. Tu wprawdzie mamy 2 na 3 na skrzydle. Ale są opcje na atak, bo jest otwarta linia, więc no, myślę, że tu Karła ma to przygotowane. A4 ze strony tutaj naszego przeciwnika, naszego przeciwnika ze strony Tarii. OK, i tutaj ten ruch powoduje to, że ogranicza nam w przyszłości ruch b5. No sprawa myślę, że oczywista. Często a4 się widzi tutaj w Sycylu. Moi drodzy, no teraz tak. Chce nam się wymienić hetmany, ale widzimy, że jak wieża wybije, zagramy królem na e7, gdzie roszada nam nie jest potrzebna, gdy hetmany są wymienione. No, to wieża może skoczyć na przykład na B6 i bardzo męczyć piona B7, lub też druga wieża zdwoi się na D, no i może być dosyć nieprzyjemnie. Ja myślę, że tu białe są szczęśliwe z remisu z takim zawodnikiem jak Fabiano Caruana. No, ale tutaj Caruana nie wymienia Hetmanów. On wszystko widzi, mam przekalkulowane. Gra H5. To piękny ruch ideowy również. Gdy mamy pionki ustawione takie domkowe, że tak się wyrażę, no to szybko atakujemy tu pionkiem H4. To jest jedyna słuszna droga. No i tutaj H3. Oczywiście odparcie tego ruchu H4, bo wtedy jest ruch G4. No ale widzimy, że cały czas pionki by zostały na białych polach, więc przy gońcu białopolowym mogło to by się fajnie kalkulować. Ale pozycja jest na tyle skomplikowana już mimo wszystko, że koniec by się otworzył pewnie prędzej czy później po jakimś skoczek D5 w przyszłości. Jak, jakby się wymieniło, no to pionki się prostują. No i ten goniec zaczyna żyć i oddychać. Moi drodzy, w tym momencie tutaj Karuana wybija Hetmana. Wieża wybija. No i nie wpuszczamy tutaj na B6 wieży, więc skoczek D7. No i tak skoczek odszedł od obrony punktu D5, ale bardzo dobrze broni na B6 i są perspektywy na C5 przede wszystkim Karuana gra tak w szachy, żeby nie dawać żadnych szans przeciwnikowi na kontrę. On gra bardzo bezpiecznie i zarazem bardzo końśliwie. Yy, no nieprzyjemnie na pewno się z nim gra w szachy to też podkreślał Magnus Carson, że to jest najlepszy szachista na świecie który gra w szachy, który gra szachy klasyczne H4 ze strony tutaj białych król E7 normalna sprawa wieża grzecznie wróciła na D2 ja myślę że zdwojenie wież może nie ma takiego wielkiego sensu bo tu się nic nie zadzieje tutaj skoczek z gońcem dobrze bronią i wieża nie ma prawa wejść na D7 więc no grzecznie wróciła wieża bronić pionka i może skoczek wskoczy na D5 skoczek B6 no i widzimy Skoczek łapie dobre opcje na C4. No i skoczek daje szacha. Czym wybić? Skoczkiem czy gońcem, moi drodzy? Jaki jest, was, jest, jest wasz wybór? Moi drodzy, bijemy oczywiście gońcem, tutaj jest odbicie pionka. Widzimy, że na A4 może zginąć pionek, ale to nie jest dobra opcja, bo jak weźmiemy piona na A4, mamy ruch D6, bardzo nieprzyjemny szach. Możemy potem odbić na B7 i tutaj jeszcze się robi bardzo duża słabość, więc absolutnie nie, nie bijemy takich pionków. Trzeba tutaj przede wszystkim grać bezpiecznie. Skoczek C4, bardzo dobre posunięcie, no wręcz genialne. Mi się tak podoba ta pozycja czarnych. Yy, mimo, że komputer jest po stronie białych, lekko yy, dlatego, że yy, przypominają mi się partie klasyczne słynnych yy, Mistrzów Świata, i tutaj Karuana popisuje się genialną techniką, moi drodzy. Skoczek C6, skoczek zmierza na pole D6, zobaczmy. Wieża E2, bo trzeba. No i skoczek D6, wszystko pięknie się broni. W tym momencie pionek E5 jest ustawiony fantastycznie. Goniec nie ma prawa tutaj jakkolwiek tutaj zaatakować nas. No więc y, czarne tutaj mają wszystko pod kontrolą i powiem wam w tajemnicy, chociaż pewnie to tajemnicą nie jest. Czarne grają tu pozycję na wygraną, mimo że mają pionka mniej. Oczywiście, że tak. E4, no i widzimy pionki ustawione na białych polach. To jest dobry znak dla czarnych. Jest opcja, atakujemy skoczkiem z D6. Moi drodzy, A5 piękny ruch, piękny ruch ideowy ustawiamy pionka na czarnym polu, bo widzimy oponent ma gońca biało, na biało, białopolowego więc pionek ładnie blokuje, pilnuje jeszcze B4 czyli krystalizuje nam się tutaj skrzydło hetmańskie w bardzo fajny sposób, wieża A1 wieża A1, tu opcja pewnie wieża A3, wieża B3 ale to chyba długo będzie trwało moi drodzy wieża C4, wjeżdża tutaj Karuana, męczy piona E4 przy okazji męczy piona A4 no i C3 ze strony białych no tutaj powiem wam, że jakby było zagrane B3 to chyba jeszcze gorzej, bo wtedy wieża a1 nie miałaby sensu, bo już nie miałaby opcji wyjścia, a poza tym wieża c3 pięknie tutaj blokuje tego pionka c2, a więc c3 jest lepszym wyborem niż na pewno ruch b3. Posunięcie e6, spokojny ruch, moi drodzy, spokojny, nic tu się nie dzieje Karuana najpierw maksymalnie ustawia swoje dobrze pionki, swoje figury. Lecimy dalej. Wieża e3 ze strony białych i wieża z h na c8. No, ktoś by się upuknął w głowę, moi drodzy, po co grać wieżą na C8, zdwojać wieże, uderzać w pionka, który jest broniony. ale chodzi głównie o to, żeby wieża e, wyszła troszeczkę dalej, łapała trochę przestrzeni, może B5 będzie opcja. No nie zawsze wieża z H8 e, na H8 w tym momencie stoi gorzej niż na C8, więc ustawmy po prostu wieżę na wolnych liniach i czekajmy na dalszy rozwój wydarzeń, moi drodzy. E, oczywiście Karuana to na pewno miał plan w głowie e, Król F2. Ze strony białych y, i posunięcie bardzo odważne i bardzo fajne, już tłumaczę G5, moi drodzy. Niby wieża weszła na C8, a teraz po tej stronie zaczyna się akcja. E, Karuana miał to wszystko przygotowane i y, tutaj Arian zagrał, Tarja Arian zagrał goniec F3, ale ja bym chciał zauważyć, co by było po tym ruchu. No właśnie, potem posunięcie jest gra dla czarnych łatwa, ale to trzeba było mieć wszystko przeanalizowane, przeanalizowane wcześniej. Bicie na G5. Jeszcze tylko. Tak mi się tutaj zauważyło moi drodzy jak są so wieże, to nie ma opcji na B3 bo wtedy bijemy na C3 i zauważmy że jak nie byłoby zdwojenia wiesz to B3 i C4 i pozycja się nieźle zamyka więc biały może miałby szansę tutaj utrzymać grę mimo pionka więcej Moi drodzy, po tym ruchu trzeba taki ruch przeanalizować wieża H1, ale mamy tu piękne wtrącenie na F8, król na G1, wieża wybija na A4, wieża by mogła zbić na H5, wieża dałaby szacha pięknie na A1, król H2 i bardzo dobry ruch wieża A2. I tu nie chodzi o to, żeby króla atakować, tylko zdjąć pionka i doprowadzić tego do pola przemiany na A8. Tutaj, jeżeli wieża zagrałaby na E2, no to A4, A3 samogra i po prostu się tutaj tworzy piękny. No po drodze. Oczywiście są jakieś szachy wieżą na H7, ale król na D8 wszystko się trzyma. Poza tym bicie, bicie. No, czarne tu miały po prostu szybką akcję pionkiem, więc to było na pewno przeliczone. No, tak nie poszło. Zagrał tutaj e, biały goniec na F3 i od razu czarne to zamykają, czyli ograniczają jeszcze bardziej gońca. Goniec na G2 ze strony białych, wieża z czwóreczki ruszyła na. Na C5. Tutaj widzimy, że wieża się szykuje na tego pionka, ale ktoś by pomyślał, jak to na tego pionka się szykuje? Przecież broni pionek z E4 na D5, ale są przełomy. Na szczęście jest przełom dla czarnych, moi drodzy. Gonie c 1 No i właśnie to następuje. F5. Bardzo ważny ruch, który powoduje, że zbijamy w następnym ruchu piona. No tutaj białe wybijają, bo inaczej, jakby to się nie udało, to F4 mogło być równie groźne, ale też jest piękny nacisk, więc w tym momencie jakoś białymi trzeba reagować. Bicie na F5 i wieża. Zbiła na D5, więc już tutaj czarne nieźle oddychają. Wieża D3. Zdwajamy szybciutko wieżę tak, na piątej linii bardzo fajnie, ale chodzi głównie o obronę. Wieża zróż, zdwoiła się na linii D. Szybka wymiana, goniec wybił. Moi drodzy. No i tutaj y, jest y, pion mniej na nadal u czarnych, ale jest ruch E4 i ten wisi. Zobaczcie. Goniec E2. I skoczek grzecznie zbija na f 5. Ja bym pragnę zauważyć, jak. Bardzo y, kontrolnie gra Karuana. Zobaczcie, co się dzieje. Skoczek atakuje, skoczek broni pola. E3 skoczek broni pola. D4 skoczek broni pola. D6 wieża nie ma prawa wejść na to pole, na to, na to i wszystkie te pola, które zaznaczyłem na y, kolor. Czerwony, różowy, ok. Więc tutaj wszystko jest pod kontrolą. Nie ma jak tu się biały rozwijać w tym momencie. Goniec B5. No, białe walczą, oczywiście. Skoczek D6 wrócił, bo mamy na to dużo czasu, więc spokojnie sobie gramy na D6 atakując. Goniec wraca na E2. I moi drodzy, bardzo ważna rzecz, centralizujemy króla. Król E6, oczywiście, wieża C1. Białe stoją w miejscu i król na E5, król jeszcze wyżej. Nieważne, co będzie dalej, trzeba grać według takich reguł ogólnych, czyli podprowadzać króla i ustawiać go jak najbardziej w optymalnej pozycji, a potem coś się z tego na pewno urodzi. Moi drodzy, tutaj przypuszczam, że przeciwnicy mieli trochę już mniej czasu, więc ruchy trzeba było wykonywać w miarę szybko. Wieża D1, wieża na C7, król na G2, no i tutaj spokojny, arcymistrzowski ruch B6. Zauważcie, pionki stoją na czarnych polach. Goniec nie ma prawa ich ruszyć, te wprawdzie stoją na białych, ale ograniczają w tą figurkę z tej strony, więc też goniec nie dotrze do tego pionka H5. Nie jest to proste, zobaczcie jak. Skoczek pięknie kontroluje wszystkie pola tutaj, może nie to pole, ale te pola kontroluje, które zaznaczyłem i goniec, no ciężko się przesrzeć gońcem, ale próbuje goniec, goniec A6, może jakimś cudem tutaj coś się wydarzy, ale to jest za długa układanka, myślę. Wieża na F7 ze strony czarnej, goniec wrócił na E2, wieża F8, zobaczcie... Wyczekujący ruch, taki mówiący do białych: no biały, ej, poddaj się już, no nie masz szans. Po co grasz dalej w szachy? Tak, tą pozycję. W pionach jest porówno, wszystko jest porówno, zobaczcie technika: technika przede wszystkim. Oglądajmy Karłany, moi drodzy. Wieża B1, skoczek na F5, bardzo dobry ruch, oczywiście. No i B4, tutaj białe łapią e, wiatr w żagle, ale czy na pewno? No próbują, próbują z tej strony się rozgryźć pionkami, no nie ma innego wyjścia, trzeba grać tam, gdzie mamy przewagę. Ale. Jest szybki ruch skoczkiem na E3 z szachem. Król G1 nie ma wyjścia i skoczek na D5 powrót. Czyli ładnie tu się skoczek y, y, przetransportował na D5 i zobaczcie, bierze pod lupę tutaj te pionki C3, B4. Wieża B3 broni, no to wieża zmienia koncepcję gry i wieża na C8. Y, fajnie skoczek z zwierzą współpracują. Generalnie goniec z wieżą lepiej chyba współpracują, ale nie w tej pozycji, moi drodzy. Y, BA5, BA5 i c4, no widzimy, że tutaj jakby wieża zagrała na b5, no to wieża zbija na pewno na c3 ten pionek jest nieistotny, potem gramy aktywnie, doprowadzamy pionka sprawa prosta, no ale wiadomo, że cuda się jeszcze mogą zadziać, c4 ze strony białych skoczek na b4, wieża b1 moi drodzy, jak byście grali dalej tą pozycję, no wszystko porówno ale widzimy, że mamy przewagę czarnymi, prawda, jak to realizować, a mianowicie, <laughs> przepraszam król do centrum, król do centrum, przede wszystkim aktywność króla najważniejsza, wieża nawet jak jest daleko, miałaby tutaj stopul niżej, to i tak samo byłaby silna i by uderzała na przykład w punkt C4 goniec na F1, moi drodzy skoczek na D3, no taki ruch już możemy sobie pozwolić, bo jeżeli będzie wymiana pionkiem wymieniamy i tutaj bardzo łatwo król z pionkiem maszerują do przemiany, więc skoczek D3 nie boi się wymiany wieża B5 ze strony białych i bardzo dokładny ruch wieża C5, moi drodzy, piękne piękne, piękne to zostało przeliczone, bo jak zostanie tutaj wymieniony skoczek, pionek wybija, wieża wybija, król wybija, to w następnym ruchu bierzemy pionkę na C4, pion więcej wygrana, po prostu dochodzimy do przemiany goniec zbił tego skoczka pionek oczywiście wybił i ma dwa, pole do, dwa pola do hetmana, król F2 no to już chyba czysta rozpacz moi drodzy, król zbija na C4 wieża B1 i bardzo dokładny ruch, wieża E5 tutaj odcinamy króla przede wszystkim od pionka naszego do pola przemiany i widzimy, że Partia jest po prostu przegrana. Król sobie sam już z piątkiem poradzi. Cyk, 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 cyk. Moi drodzy, partię tutaj Tari Arian poddał. No słusznie, słusznie, no bo w tym momencie nie ma żadnych szans. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej.